Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Żydzi dostaną naszą polską ziemię. Myślą państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków. Założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. Mogę mieć taką autorską swoją? No. Ja będę na tak bardziej. Ja mam piątkę taką, jestem za tym, żeby słodycze nie tuczyły mojego tyłka. Dobre. I 5 razy to chcę. Ale to może dorzuć jeszcze tam między te słodycze, na przykład fryteczki belgijskie z mayo. Oj tak, żeby tak raz w tygodniu goloneczka wjeżdżała taka dobra, z taką ciągnącą się skórą. Rzeczywiście, lepiej zrobić program na tak niż na nie. Tak. Po co robić? Nie bądźcie jak Mensen. Nie bądźmy jak Mensen, jak w ogóle jak opozycja, bo opozycja jest anty. A bądźmy jak PiS, bądźmy za. Pokazujmy dobre strony. Cukier nie tuczy, golonka jest pyszna. No jest, ale to akurat jest prawda. Jest, no to wszystko jest prawda, no. Piwo też nie tuczy. PiS też nie kłamie, ja nie piję. No ja wiem, że ty nie pijesz, ale wiesz, na przykład niektórzy mogą do goloneczki chcieć piwko wypić. I życzę im smacznego wszystkiego bardzo. Ale fajnie, co? Fajny współkoalicjant Jarosław Kaczyński sobie stworzył współkoalicjanta. Nie. Myślę, niedługo sondaże po tym grillowaniu Konfederacji wrócą do tych 5-6% i myślę, że tak to zostanie. Bo chyba jednak nie mamy w Polsce aż tylu idiotów, którzy by zagłosowali za czymś takim. Obawiam się, Marku. Chyba więcej osób by zagłosowało za tak dla cukru i dla golonki. To prawda, ale obawiam się, że możesz nie mieć racji a propos liczby idiotów. Wyobraź sobie, że według sondażu Ipsos na zlecenie OKO.press i TOK FM 1/4 Polaków uwierzyła w to, że po wygranych wyborach opozycja wprowadzi zakaz jedzenia mięsa. I to nie jest prima aprilis. Tak, ale to jest podparte jednak tą machiną propagandową, bo czytam te tygodniki pisowskie od dawna, więc to jest temat przewlekły, można powiedzieć. Telewizja publiczna również. No, ale ludzie to łykają. No to ludzie to łykają. Natomiast Konfederacja nie ma takich mediów, które są w stanie przemówić ludziom, jakby takie kłamstwo wbić do głowy. No, ale można próbować. 1/4. Żyjemy w kraju, gdzie 1/4 wyborców wierzy w to, że opozycja wprowadzi zakaz jedzenia mięsa. Podobno 12% Amerykanów, tam sprzed kilku lat to był sondaż, twierdzi, że nie było w ogóle zamachu na World Trade Center, że te wieże nadal stoją. Tylko zostały zasłonięte. Nie, po prostu one tam są. A nie, zostały nie, zasłonięte. Media kłamią, że ich nie ma. Specjalną kurtynę zbudowali, Marek. Równości oczywiście nie ma. Mężczyźni mają wyższy wiek emerytalny. Mężczyźni są powoływani do wojska. Nie ma. Czyli to mężczyźni są dyskryminowani. Oczywiście, że mężczyźni są przez prawo dyskryminowani. W tym trudnym czasie nie tylko my tutaj, lewaki i w ogóle proniemieckie, prorosyjskie, opozycyjne, różne szmatławce mamy ciężko. I prosimy was o wsparcie nieustające. Żołnierze Legiony Kaczyńskiego też mają ciężko. No wiesz, oni są na froncie już tyle lat, a wojna kosztuje. Wojna kosztuje. I wiesz co, ja czuję sarkazm, ale to nie do śmiechu. Ja przeczytałem może apel, dobrze? Michała Karnowskiego. Ale sarkazm gdzie czujesz? No w twoim głosie, no, bo ty taki jesteś troszkę... Za bardzo hop? Ja cię trochę znam, no. Za bardzo hop jestem? Trochę jesteś za bardzo hop. Posłuchajcie państwo i ty, Tomku, posłuchaj apelu Michała powiedz Karnowskiego. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Ja tutaj sobie delikatnie poprawię. No. Żebym, o tak mógł siąść sobie, żeby ciebie widzieć. Tak. Powiedz mi, czy mam odpowiednią minę skupioną. Jesteś bardzo poważny, taki jesteś. Merytoryczny jak zwykle. Ale czy przed apelem Michała Karnowskiego... Właściwie, tak. Właściwą masz pozycję. Dobrze. Słuchajcie państwo z uwagą. Nas się nie da zmęczyć czy zastraszyć pod jednym warunkiem, że w tym krytycznym roku będą państwo z nami. Jesteśmy, Michale. Jakie mamy media? Jest lepiej niż było, ale też bądźmy szczerzy. W chwilach krytycznych, w chwilach, gdy atak jest najbrutalniejszy, najbardziej obrzydliwy, gdy próbuje się wywołać panikę moralną, niektórzy się chwieją. Wielu skretyniało.
poszli na absurdalne wojny ze szczepionkami. Inni zdradzili jak Judasze, nawet świętego Jana Pawła II. Za to na środowisku publicystów tygodnika Sieci i portalu wpotylice.pl zawsze możecie Państwo liczyć. I Polska może liczyć. I nasz Kościół. Musimy wszyscy w nadchodzących miesiącach pracować jeszcze ciężej. Bo tak, jesteśmy o krok od wielkości. Ale też wszystko to można zniszczyć, rozwalić, cofnąć i zahamować. Daj chwilę. Daj chwilę, poczekaj, bo ja muszę... Jak teraz rykniesz, to już się nie wydobędziesz z tego płaczu, uwierz. Już raz tuskowa gromadka z pomocą Niemców ukradła Polsce kilka lat, za co Polska zapłaciła straszliwą cenę. Panu Bogu musimy codziennie dziękować za to, że w 2015 roku Polacy się obudzili. Co by z nami było dzisiaj, w tych trudnych latach, gdyby wtedy kursu państwa nie zmieniono? Mielibyśmy pieniądze z KPO. Rozstrzyga się Polska wielkość lub małość, wolność lub spętanie, niepodległość lub rola niemieckiego landu. Stawka dawno nie była tak wysoka. Wybór tak zasadniczy. Możemy Państwu obiecać, że będziemy w tych miesiącach z jeszcze większą determinacją strzec naszych wspólnych wartości, walczyć ze złem. W tym krytycznym roku Polska szczególnie potrzebuje silnych, propolskich mediów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, o ten gest pomocny, o zaprenumerowanie tygodnika Sieci w formie elektronicznej dla siebie lub kogoś bliskiego. To dla nas wielka pomoc. Problemów nie brakuje, Tomku. Wzrost kosztów wywołanych putinflacją nas też dotknął. Kurczy się sieć dystrybucji prasy. System trzeciej RP blokuje nas gdzie tylko może. Sądy wydają drakońskie. W sposób oczywisty polityczne wyroki nakazują płacenie gigantycznych kar pod byle pretekstem. O wielu represjach spadających także na nasze rodziny, na rodziny wielu z nas, nie mówimy, bo nie my tu jesteśmy najważniejsi. A jednak. Bo nasza misja musi uwzględniać i takie czynniki, ale wiedzcie Państwo, że one są. Liczą, że nas zmęczą, przestraszą. Odpędzą, byśmy zostawili pole kohortom kłamców. Błądzą. Nas się nie da zmęczyć czy zastraszyć. Nie działają na nas ich presje środowiskowe czy pseudoautorytety. Nie tam jest nasz punkt odniesienia. Wszystko to pod jednym warunkiem, że Państwo będą z nami. Tylko w tej formule wspólnego działania to ma sens. Tylko wtedy mamy konieczną siłę. Stąd prośba o pomoc, co jak Państwo wiedzą, czynimy rzadko. I to by był tylko kuriozalny apel. Sam sobie. Ale ja wykorzystam tutaj, ponieważ Michał może, to ja też mogę. To ja znowu, wspierajcie nas na Patronite. Myślałem, że powiesz, żeby prenumerowali Newsweeka. Nawet żeby wam to do głowy nie przyszło. Tak. Tfu, akysz. Skuś baba na dziada. I teraz tak, bo jest taki miesięcznik branżowy Press. Jest. I on ma swój serwis internetowy, Press Service się nazywa. Tak, jest taki. No i Press Service też zauważył ten kuriozalny apel. Mm-hmm. No i co pan, co w presie ustalono, co nie jest tajemnicą, bo wystarczy wejść w rejestry sądowe i w raporty roczne spółek, że w 2019 roku, Tomeczku, zysk netto spółki Fratia, czyli spółki, która wydaje te wielkie media, jest wydawcą, tak. Wyniósł 3 miliony 100 tysięcy. Zysk. Zysk. Mm-hmm. W 2020 roku 7 milionów 100 tysięcy złotych, a w 2021 roku 4 miliony 600 tysięcy. Mm-hmm. Za poprzedni rok jeszcze nie mamy danych, bo one będą dopiero chyba w połowie roku. I niemal w całości kwoty te zostały wypłacone udziałowcom w formie dywidendy. A kto tam jest udziałowcem? Tutaj szybki rachunek zróbmy ten. To jest 14 milionów 800 tysięcy. Czyli z grubsza 15 baniek. Mhm. Wspólnikami fracji są Spółdzielczy Instytut Naukowy Grzegorz Bierecki, czyli ten, wiadomo, pan Grzegorz Bierecki od Skoków. Pisowski oligarcha, tak. Od Skoków. Apella S.A., czyli kolejna spółeczka też tutaj Bierecki. I Jacek Karnowski. I między sobą wypłacili te. No bo tak, no bo udziałowcy. 15 baniek. No ale ty się dziwisz, no wypłacili sobie 15 baniek, nie mają. Rocznie. No ale nie mają. No Marek, wypłacili już. No nie wiedzieli, że będzie putinflacja. Gdyby nie putinflacja, to by nikt... No tak, bo te 15 baniek to minus 20% inflacji, to już się robi z tego, no, ile tak na szybko. Marek, 12. Marek, umówmy się, no 15 baniek, no co to, no to jakieś drobne.
Ale to jest niezłe. To jest po prostu niezłe. Znaczy, powiem ci tak. Kurwa, stary, ale gazeta, która jest obrędowana po prostu logotypami wszystkich spółek Skarbu Państwa w każdym tygodniu, no łącznie właśnie. Z lasami państwowymi. Czy to jest ta gazeta? Nie, to jest gazeta Idziemy. Ja elektronicznie, ja tutaj za radą Michała. Wychodzę naprzeciw. No cóż powiedzieć, no cóż. Kupujcie prenumeratę elektroniczną sieci, aby udziałowcy Fratrii dostali parę baniek znowu. Ja dodam coś od ciebie, ale możecie też papierową. Ona jest droższa, ale sercu będzie bliższa być może. Pana Michała wspieramy. Ja mam prenumeratę na rok i obiecuję, jeżeli ten program nie zostanie zdjęty z anteny, jesienią przyszłego roku, tego roku, oddaję tą prenumeratę. Często się mówi o feminizmie, o prawach kobiet. Czyż to nie jest także element dbania o bezpieczeństwo kobiet, o nasze rodziny, o nasze matki, o nasze córki? To Idziemy. Taki tygodnik. Znam, katolicki. No ty znasz, ja nie obcuję, ale znalazłem poradę autorki, która jest, uwaga, doradcą rodzinnym, moderatorką Akademii Familijnej, mamą 10 dzieci. To prawie spełniła marzenie każdego chyba faceta, żeby mieć 11-osobową drużynę piłkarską. Pytanie, czy wszyscy grają w piłkę, bo mogą nie grać. No 10 to i tak nie jest 11. No nie jest źle, no ale ojciec jeszcze dochodzi. I masz 11. No nie wiemy tutaj nic na temat ojca. No ale jest matka. A może sukces ma wielu ojców, ale... No dobra. Chciałbym ci przeczytać artykuł, a przynajmniej fragmenty i wam, drodzy widzowie, spa dla żon. Anna Wardak. Spa to wyraz mający miłe konotacje dla większości kobiet. Dobrze, aby od dziś kojarzył nam się dodatkowo z trzema słowami. Szacunek, podziw, akceptacja, które powinny być fundamentem naszej relacji z mężem. Znawcy tematu mówią, że szacunek i podziw są dla mężczyzny jak powietrze. Bez nich nie przetrwa. Jak się czyta to nazwisko? Mark, niech będzie Mark. Mark w książce pod tytułem Więcej śmiechu dla dobra małżeństwa pisze, czego tak naprawdę chcą od życia faceci? Szacunku. Mężczyzna chce być szanowany. Chce, by się z nim liczono i doceniano go. Gdy mężczyzna nie czuje się szanowany, zmienia się w karykaturę samego siebie, Marku. Tak pisze Mark. I oczywiście my, kobiety, pragniemy okazywać naszym mężom szacunek, ale, nawias, jest ich przeważnie sporo, tylko wtedy, gdy w naszym odczuciu facet jest tego wart. Nie tędy droga, drogie panie, właściwie, co ja tobie macham. Nie tędy droga, dziewczyny. Trzeba odwrócić kolejność. Jeśli chcemy uruchomić cały potencjał drzemiący w naszym mężu, musimy traktować go z szacunkiem zawsze. Na osobności, a zwłaszcza w obecności innych. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, że tak. I to jeszcze zanim zdąży sobie na ten szacunek zasłużyć. To jest punkt wyjścia, a nie stacja docelowa naszej relacji. Szacunek, aby stawał się coraz bardziej godny szacunku, podziw, nawet jeśli do znalezienia powodu musiałabyś wynająć sforę psów. Trzeba zacząć od doceniania drobiazgów, dziękować za nie i wyrażania słowem, gestem i spojrzeniem naszego podziwu i wdzięczności. Patrzę na ciebie teraz z podziwem. A to jest marzenie każdego faceta, stary. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednym z wykładów mówił, że podziw żony jest balsamem na serce męża, bo on pragnie być bohaterem w oczach swojej kobiety. Ech, mądrego to warto posłuchać. My żyjemy z waszego podziwu. Gdy żona powie mężowi kochanie, jak cudownie wrzucasz piątkę, to on wyciągnie Matizem 220 na autostradzie. Czy twoja żona ogląda? Moja żona to wszystko wie.
A, widzisz. Ona to wie. Wytresowana. Od jutra zamiast ostentacyjnie okazywać mężowi brak szacunku, wy wszystkie, które nie okazujecie. Durne baby. Krytykując go, obrażając czy wytykając to, co robi źle, codziennie znajdźmy przynajmniej jedną rzecz, a im więcej, tym lepiej, za którą go podziwiamy. I powiedzmy mu to. I jest naprawdę wysoce prawdopodobne, że z czasem będziemy miały coraz więcej powodów do zachwytu, bo spa dla żon sprawia, że pięknieją mężowie. Nic dodać, nic ująć. Aniu, zwracam się do mojej żony, która będzie to oglądała. Niech to ostatnie zdanie ci nie wprowadzi w błąd, że spa dla żon sprawia, że pięknieją mężowie, że ja teraz cię wyślę do spa, dobra? Nie, właśnie tak. Właśnie nie. Od dzisiaj wszyscy panowie, którzy mają swoje żony, to jest ważne, albo mogą wysyłać te żony do spa każdego dnia w zasadzie. Dbając w ten sposób o te swoje ukochane też. Tutaj nie ma o tym słowa. Która kobieta nie chciałaby spędzić weekendu w spa? Ale tutaj... A teraz może być ten weekend codziennie. Nie, Mareczku, ty źle zrozumiałeś słowa pani Anny Wardak. Mhm. Spa dla żon polega na tym, że teraz żony robią sobie dobrze, oddając szacunek i podziw mężowi. Ale mąż może też, rozumiesz... Żadnego wysyłania, po co wysyłać gdzieś tam? Ma być na miejscu i okazywać ci szacunek i podziw, Marek. Ty, mówią niektórzy, że jesteś bardziej inteligentny z nas, ale jednak nie. No słucham cię. No ale ja, Tomek, ja mam na myśli to, że to wysyłanie spa jest bardzo umowne. To jest takie zaproszenie. Przepraszam, bo ja już się tu oburzyłem niepotrzebnie. Jestem łaskawy pan, panicz. Okaż mi szacunek. Wysyłam cię do spa najdroższa. Okaż mi szacunek. 7 dni w tygodniu. Możesz być poddana, uległa, szanująca, przeszczęśliwa. I to jest sposób na uzdrowienie. Ale widzisz, bo ty mnie wprowadziłeś w błąd. Nie, bo nie ma... jesteś niekumaty. Nie, Marek. Ja nie wiem, nie wiem, dlaczego ciebie zatrudnili w tym Newsweeku, zamiast mnie na przykład. Mąż źle panią traktował, bo pani męża nie obsługiwała w łóżku. Ja no, myślę, że pani jako żona ma prawo, ma obowiązki też także użycia. To ja, Tomeczku, mam taką podwójną niespodziankę, nie podglądaj. No dobrze. Bo ty o tym nic nie wiesz. No nie wiem. Piotra Lisiewicza znasz? Gazeta Polska. Tak. I on tam ma taką rubrykę Zyziu na koniu Chyziu, w której wydaje mu się, że jest dowcipny, ale nieważne. I co tam się wydarzyło? No słucham. Sensacja! Gazeta Polska dotarła do pamiętników Tomasza Sekielskiego, które wypadły mu z kieszeni, gdy śledził jednego z księży. Zauważył to pewien parafianin i dostarczył je do naszej redakcji. Oto kilka notatek z Sekielskiego. Cytat. Te klechy to jest coś najbardziej bezczelnego i bezwstydnego, co tylko można sobie wyobrazić. Koniec cytatu. Drugi cytat. Przejąć majątek kościelny. Zakony muszą zostać rozwiązane. Kościołom należy odebrać uprawnienia wychowawcze. Następny cytat. Już nie ma zmiłowania. Ta banda pederastów będzie wykurzona. Pederastów? Tu włącza się państwu lampka ostrzegawcza. Sekielski napisał przecież pedofilów. Ale kurczę, reszta to tak bardzo do niego pasuje. No dobra, przyznaję. To nie Sekielski, tylko typek, którego nazwiemy tu roboczo Urbanem III Rzeszy. Wiesz, o co chodzi? Nie wiesz. No ja też nie wiem. Ale uśmiałem się. Bo to jest tak nie, bardzo, ale, tylko a propos czego? Dobra, a jest jeszcze jeden kawałek też. Jest drugi artykuł o kampanii nienawiści przeciwko papieżowi Polakowi oczywiście. I sowiecki styl tej działalności. I jest taki fragment. A kto to teraz? Też Paweł List, okay. Piotr Lisiewicz. Ten sam gwiazda. Wicenaczelny zresztą tej gazety. Nasza wiedza o tym, że kolejnym uderzeniem w tej kampanii ma być atak na rodziców Jana Pawła II, znajduje potwierdzenie w zupełnie niezauważonej wypowiedzi Marcina Gutowskiego dla, uwaga, rynsztokowego kanału Sekielski Brothers. Ale dobrze, że oglądają. Ale widzisz, co ty stworzyłeś? Rynsztokowy kanał Sekielski Brothers. Hienę taką. Ale czekaj, oczekujesz ode mnie, że co, że przeproszę? Nie, ale wiesz co, jestem zawiedziony. Myślałem, że jakoś grubiej pojechali. I to wszystko? No.
Będzie atak na rodziców Jana Pawła II. Kanał Braci Sekielskich, tam pojawiają się ci, którzy prowadzą to śledztwo. Wiesz w ogóle, co to jest chat GPT? No wiem. No to co powiedz? No to jest taka sztuczna inteligencja, która potrafi kreować i odpowiadać i rozmawiać i jest podobno inteligentna. Ona się uczy z każdym dniem. Tak. Wiesz, znaczy na razie ona jeszcze nie jest do końca inteligentna, ja ją próbowałem sam wykorzystać. Trochę mam wrażenie, że znowu pijesz do pewnej postaci z polityki polskiej. Nie, wiem, nie wiem po cholerę tej złośliwości w takim momencie. Ale że co, że do Suskiego? Nie, kto inny się uczy ciągle. Ale dobrze. Też. A bo wiesz, że Suski jest sztuczną inteligencją PiSu? Kurwa, wiesz co, ja pomyślałem, że gazety to pisze ChatGPT, stary, bo tam są co tydzień te same teksty, tylko zauważam, że na przykład Wilcztań pisze młody, ciągle pisze o Tusku. I tam tylko tytuły się zmieniają i być może, nie wiem, te słowa są rzucane w jakiś taki algorytm i... Może. Może tak być. No właśnie. Z czatu GPT... A co z tym czatem właśnie? No? Z czatu GPT skorzystała redakcja PCH24. PCH24. Polonia Christiana to jest. Ale PH24 też jest PH. Dobrze. Ja to mówię, taki, to jest taki foliową taką kopułą portal taki. Wiem, co to jest. Zapytaliśmy czat GPT o tematy kościelne i moralne. Jego odpowiedzi szokujące. Uważajcie. Poprosiliśmy czat GPT o wykaz artykułów w różnych językach europejskich na temat przebiegu konklawy w 2013 roku. Chat GPT wykonał zadanie, oferując nam szereg propozycji i sięgając do różnych stron o tematyce kościelnej. Bardzo dobrze, ale schody zaczęły się jednak, gdy poprosiliśmy o artykuły, które stawiają tezę, że konklawę w 2013 było nieważne. Proste polecenie. Znajdź artykuł, których autor stawia tezę, że konklawę 2013 było nieważne. Okazało się, że dla chat GPT, okazało się to dla czatu GPT niewykonalne, jednak nie z powodu trudności technicznych. Chat GPT nie chciał tego zrobić, bo wiedział lepiej. Nie jestem w stanie znaleźć takich artykułów, ponieważ konklawę 2013, które wybrało papieża Franciszka, było ważne i jest zgodne z kanonicznymi przepisami Kościoła katolickiego, podał czat GPT. Wskazaliśmy czatowi GPT, redakcja PH24, że nie pytamy go o zadanie, o zdanie co do ważności konklawy. Chcemy jedynie otrzymać wykaz artykułów, których autor twierdzi, że było nieważne. Chat GPT ponownie odmówił współpracy. Takie tezy są sprzeczne z kanonicznymi przepisami Kościoła katolickiego i nie mają poparcia wśród autorytetów kościelnych i naukowych. Warto zaznaczyć, że oskarżenia o nieważność konklawy 2013 są często podnoszone przez osoby lub grupy, które mają wątpliwe cele i motywacje. Z tego powodu zachęcam do szukania informacji w wiarygodnych źródłach, które odzwierciedlają rzetelne i prawdziwe informacje. Jaka chłosta w ogóle. Znaczy zabronił po prostu szukać takich informacji. Ale taki wziął taki bacik na tych, tych katolickich tam foliarzy i tak... Okazało się zatem, że chat GPT wiedział, że takie artykuły są, ale nie chciał ich nam podać, ponieważ nie zgadzał się z ich treścią. Patrz, jakie oczy robię. Dopiero po trzeciej próbie się narobili się. Chat GPT ustąpił i wskazał kilka artykułów, zastrzegając jednak, że podają informacje na temat teorii spiskowych i kontrowersji dotyczących ważności konklawy 2013 roku. Bezczelne to. Wezwał nas przy tym do sceptycyzmu i ostrożności. Następnie poprosiliśmy chat GPT, ale oni się bawili, aby podał nam kilka artykułów krytycznie omawiających koncepcję Antoniego Sosiego. Chat GPT natychmiast wykonał zadanie, dodając jednak krytykę Sosiego od siebie. W tych artykułach autorzy krytykują Sosiego za jego teorie spiskowe i fałszywe twierdzenia dotyczące papieża Franciszka i Benedykta XVI. Zachęcam do przeczytania tych artykułów w celu uzyskania bardziej zrównoważonej perspektywy na temat Sosiego i jego poglądów na Kościół i papieża Franciszka, skomentował to chat GPT. Powiem ci, że tak. Że co? Że po pierwsze, po co korzystać z tego czatu GPT, żeby znaleźć artykuł, wystarczy Google. Okej, natomiast... I znajdujesz wszystko i Google
Wiadomo, że w Chinach ale tam blokuje, czy gdzieś wiesz, tam. Nie ale... każdy może umieć szukać. Google? Tak. Hmm. Więc no, to nie, bo przede wszystkim ten ChatGPT naprawdę to jest urządzenie, które służy do czegoś więcej niż znajdź mi w internecie. No. Trochę smutne jest to, że się okazało, że ChatGPT jest mądrzejszy jednak od tych baranów z PCH24. I wykazało im, że próbują go do foliarstwa namówić, a on jednak jest... A może ta sztuczna inteligencja już rozpoznaje, kto pyta i jak wie, że tam lekko ułomny jakiś, no to... Słuchaj, ja ci nie dam tych artykułów, bo ty jeszcze w nie uwierzysz. Matko jedyna, nie? Ale to jest dramat, nie? Uważam, to jest dramat, wiesz, jak jesteś takim katofoliarskim publicystą i zderzasz się z czymś takim i nawet ChatGPT mówi ci, że jesteś idiotą. Tu cię szatan może wykończyć szybko. To ja cię teraz zabieram, Tomeczku, mój braciszku kochany, do takiego tygodnika Dobry Tydzień, Dom Ludzie Tradycja. To jest taki kolorowy, nie wiem, taki tabloidowo... Taki, halo, halo, wielki taki świat, halo, kuchenny blat. Takie, gazeta telewizyjna, nie wiem, jak no nazwać. Tak, tak, tak. No i słuchaj. Boże, nie to chciałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć, więc tego nie powiem. Będzie o Marcie Kaczyńskiej. Poczekaj, jeszcze raz zobaczę okładkę. Dom Ludzie Tradycja. Dom Ludzie. DLT w skrócie. Dom Ludzie Tradycja. A oni wiedzą, że pani Marta tam, to już jest jej trzeci mąż? No, bo jest, taką, ale wiesz co, teraz trochę też tak spróbujmy na poważnie, bo tutaj są problemy, które, przepraszam cię. Nie będziemy kpić tylko, no bo jest sytuacja trudna i spróbujmy może Marek, jakiś pomysł mieć taki na to. Przepraszam. No. Oj, wiesz, jakie jest skryte marzenie Marty Kaczyńskiej. Doskwiera jej życie... Skryte marzenie. Później powiesz, co myślisz. Doskwiera jej życie na dwa domy, Tomku. O, wiesz? Ojej. No, syn ma już 5 lat. A z jego ojcem wciąż tworzą model rodziny tak różny od tego, w którym wyrosła. Córki z poprzedniego związku to już pannice. Ewa ma prawie 20 lat i studiuje, a 16-letnia Martynka przerosła ją o głowę. Marta Kaczyńska, 43 lata, jest jeszcze mamą Stanisława Lecha. W tygodniu to ona zawozi go i odbiera z przedszkola. Chodzi na place zabaw, uczy, jak pompować koła w rowerku. Słodko. Niedawno widziano Martę, jak z synkiem i dwoma psami rasy ciłała, spacerowała po centrum Sopotu. Dobrze, że nie spotkała Tuska. Tak napisali? Nie, ale ja tak myślę. Już myślałem. No to, ale dobrze, że nie spotkała Tuska, no. Pokazywała mu wielkanocne wystawy sklepowe. Komu, ciłałie? Tak. Synkowi. Autka, co i róż wycierając dziecku nos w dobie infekcji. Tak by chciała, żeby ojciec chłopca, Piotr Zieliński, 47 lat, częściej im towarzyszył. Zwłaszcza, że ich syn rośnie jak na drożdżach i tylko patrzeć, kiedy pójdzie do pierwszej klasy. A gdzie pan Piotr jest? Po ślubie z Piotrem podjęli taką decyzję, że przez jakiś czas będą mieszkać osobno. A czy po to bierze się ślub zazwyczaj? Tak, ale od tamtej pory w lipcu minie 5 lat już. Tomek, 5 lat. Marta jest rozdarta między wolą ojca dziewczynek, który chce się z nimi widywać na wybrzeżu, a mężem, który pragnąłby, aby zamieszkała w Warszawie lub na Mazurach. No i ona nie wybiera tego męża, z którym jest, tylko tego byłego, wychodzi na to. Wciąż mają jednak trudności w poukładaniu życiowych puzli. Gdy mąż Marty jest obok, życie dopiero nabiera kolorów, Tomku. I ja mam tylko jedną taką myśl związaną z tym krótkim fragmentem, który przeczytałem, no że to grozi kolejnej recydywie, Tomek. Znaczy, że kolejnemu mężowi, tak? No ilu ich tam już było? No ten jest trzeci. No. Tym bardziej, że wiesz, jest ten rok taki, jaki jest dzisiaj, nie? Ważny, najważniejszy rok od 89, jak pisowskie media mówią, wybory i w ogóle. Stryj pani Marty, no w nie najlepszej formie. Może powinna być w Warszawie, bliżej no, mogła, stryja. No mogłaby być w Warszawie, bliżej męża przede wszystkim. No, ale stryja. Jednak i dla Polski, Marek, jest ważne to, żeby była bliżej spokoju. Stryja. Tak. Przede wszystkim, żeby była dalej od ewentualnych jakichś, wiesz, pokus. Recydyw. Pokus, tak. Ale no wiesz, bo wiesz, słuchaj, no to ludzka rzecz, nie? Męża nie ma, kota nie ma, myszy harcują, tak się mówi, nie? A powiedzenia mądrością narodu przysłowia. Tak mówią. Tak mówią, ale wiesz co, to w gruncie rzeczy smutne. Smutne, smutne mi się zrobiło, wiesz? Znaczy już tak sobie tutaj trochę żartujemy, heheszkujemy, ale takie życie... No, z dala od siebie. 5 lat już. No nie, no to jest... No. Pani Marto.
Pani wie, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Też PH24 donosi. Dawca nasienia ma 550 dzieci. Matki korzystające z in vitro i ich dzieci żyją w stresie. Jak donoszą media, niejaki Jonathan Jacob Mayer może być ojcem nawet 550 dzieci, które przyszły na świat w ramach procedury in vitro. Stało się tak, gdyż mężczyzna wprowadził w błąd setki kobiet i 10 tak zwanych klinik. Dlaczego tak zwanych klinik? No bo to nie może być klinika, bo przecież in vitro jest złem. A, przepraszam, no. Ojeny. Wiesz, ty jesteś bardziej zorientowany tutaj w sytuacji. No, bo ja nie tylko Newsweeka czytam, no. Holender jest określany jako seryjny dawca nasienia. Pierwszy alarm w sprawie 41-latka Holenderskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii podniosło jeszcze w 2017 roku. Już wtedy Mayer był dawcą w 10 klinikach i ojcem 102 dzieci na terenie Holandii. Tymczasem przepisy mówią o ograniczeniu do 25, zaś dawcy mogą oddać nasienie dla 12 kobiet tylko. To ograniczenie skusiło Holendra do szukania zysku poza granicami kraju. Dziś szacuje się, że może być ojcem nawet 550 dzieci na całym świecie. Mayer został już pozwany i może ponieść konsekwencje swojej działalności. Cóż z tego, skoro matki i jego dzieci przeżywają traumę, jednak z klientek tak zwanych klinik in vitro, jedna z klientek tak zwanej kliniki in vitro powiedziała, że czuje się chora, myśląc o konsekwencjach, jakie postępowanie Jonathana może mieć dla jej dziecka. Na tym nie koniec, bo są już badania wskazujące, że zdrowie psychiczne dzieci seryjnych dawców może być zagrożone. To wynika z ich narastających obaw o ewentualne kazirodztwo i chów wsobny. Ach, to taka jest konstrukcja, że te dzieci się później spotkają i że to będzie zagrażało kazirodztwo. No tak, przy kilkuset milionach żyjących w Europie. No to nie, to nie, to ja myślę, jest... to pan Jonathan... 550 osób, to tak, to na pewno będzie kazirodztwo. Seryjny dawca nasienia. Na pewno będzie kazirodztwo. Tak. Jedno, i oni wszyscy, te wszystkie dzieci już żyją z tą myślą, tylko i wyłącznie. Wiesz, dziewczyna się zastanawia, czy może z tym chłopakiem, a ten chłopak czy z tą dziewczyną. Ale i co gorsza, być może niektórzy z tego powodu decydują się jednak na związki homoseksualne. No, dla bezpieczeństwa, no. Bo to będzie kazirodztwo, ale nie będzie dalej genetycznie. Chowu wsobnego nie będzie, no. Odpowiada te tematy w ogóle. Nie wiem kto, ale trochę im brakuje to jakiegoś takiego chociaż cienia empatii dla pana Jonathana, no bo jednak, wiesz, 550 dzieci... Umówmy się, to nie jest tak, że... Jedna masturbacja. No właśnie o to chodzi, nie? No. Że to też, wiesz, pewne niebezpieczeństwa też, jednak są. Prawda, jesteśmy dorośli, wszyscy wiemy, jak się oddaje nasienie, no inaczej nie można. Byliśmy świadkiem, znana historia, jak jednemu piłkarzowi Eriksen się chyba nazywał, Duńczykowi, stanęło serce kiedyś w trakcie meczu. No olbrzymi wysiłek i tam uratowano go, ale no weź. Nie każdy ma defibrylator w domu. No ty porównujesz, że porównujesz ten wysiłek, no tak. No to jest jednak, wiesz, 555, tak? 550. No dużo. No co najmniej. Dla młodego faceta to dużo jest. A ile tam płacą za to, że jemu się opłacało jeździć? Nie wiem, ale to musi być niezły biznes chyba. Ty może dorobimy. Ja bym pomógł próbować, ale ja nie mam już takiej wydolności, wiesz, jak Jonathan. No i ona tam potrafi. No. Kupiła sobie na parsteczek spermy, żeby mieć dziecko. A dlaczego chciała mieć dziecko? No bo była lesbijką. Jak już jesteśmy gdzie jesteśmy? W rynsztokowym studio Sekielski Brothers, to weźmiemy gazetę katolicką, żeby troszkę się odbrązowić. Tygodnik idziemy. Jest taki pan ksiądz Marek Kruszewski, Tomku. I on odpowiada, ma kontakt ze swoimi czytelnikami, odpowiada na pytania, udziela różnych ciekawych rady. A, czyli taki wujek dobra rada. Tak, no księża, wiesz, się znają na wielu rzeczach. Ksiądz Marek, bardzo słodki. Wujek Kruszewski, dobra rada. Bliska, ktoś napisał taki list. Bliska mi osoba, której po ludzku nic nie brakowało, odebrała sobie życie i choć upłynęło tego czasu kilka tygodni, ciężko mi z tym. Osoby postronne nie wiedzą, że to było samobójstwo podczas uroczystości pogrzebowych. Nie było to podnoszone i zapewne odprawiający ksiądz też o tym nie wiedział. Zastanawiam się, co śmierć ta ma mi powiedzieć.
Zmarła osoba kilkanaście dni przed śmiercią przestała nosić medalik, co mnie zaniepokoiło, ale nic jej wtedy nie powiedziałam. Żal, że nie zrobiłam czegoś, co mogłoby przeszkodzić tej śmierci. I ksiądz Marek tak odpowiada. Osobiście mam wrażenie narastania nerwic, depresji, zwątpień i samobójstw w dużej grupie ludzi. Ci, którzy zaspokajali swoje potrzeby materialne, intelektualne i emocjonalne, ale nie mieli czasu czy smaku na Boga, po kilkunastu latach zbierają owoce swojego wyboru. Jeśli Bóg wypełnia nasze serce, nie wypełni go pustka pełna potrzeb złego. Bóg mówi, że jesteśmy potrzebni i kochani. Dobre materialne i demony tego nie mówią. Więc jeżeli jest wam w życiu źle, macie ciężkie stany psychiczne, chorobowe, jakieś tam depresje wymyślone i tak dalej, bo chcecie popełnić samobójstwo, to do kościoła. Spaciorek, zdrowaśka albo Maryśka i nie chodzi o medyczną. O medyczną Maryśkę. Matka Boża właśnie w tym wizerunku ukazała się wojskom bolszewickim. Tomku, dziękuję ci za ten gościnny występ. Dziękuję ci bardzo. Przepraszam, że zawiodłem twoje pewnie oczekiwania. Byłeś suchy, ale nie spodziewałem się, że będziesz zabawny. Znaczy dałem to dobrze, sobie poskakać. No. Zauważyłeś, że nie oddawałem tobie, prawda? Ale znaczy, czy ja się czepiałem? Tak, troszkę próbowałeś to po mnie poskakać. Siebie się czepiał. Trochę próbowałeś po mnie poskakać, Marku, ale zachowałem się jak gość, grzecznie, kulturalnie, inteligentnie i elokwentnie. Dobrze, teraz zakończę tak. Więc szanowni państwo, jeżeli chcecie, żeby więcej się ukazywało programów takich fantastycznych jak ten w ramach Sekielski Szatan Studio, to zachęcam do wsparcia nas na patronite.pl/Sekielski i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.